opony należy wymieniać, jak się zmieniają warunki atmosferyczne, czyli takie niepisane prawo mówi, żeby wymieniać, jak średnia temperatura spadnie do dobowa, do plus 7 stopni. Wszystko dobre, przede wszystkim krótsza droga hamowania, lepsze trzymanie w zakrętach, zdecydowanie bezpieczniejsza jazda. Opona zimowa zawiera krzemionkę, która powoduje to, że guma do minus 25 stopni jest miękka. Po drugie, inna budowa opony, inny kształt rzeźby bieżnika. Na oponie zimowej wizualnie, jak popatrzymy, to widać takie delikatne nacięcia, to się nazywa lamel. I to powoduje, że w czasie jazdy ten lamel się otwiera i zamyka, czyli powoduje lepszą, większą przyczepność do podłoża. Przy jednym zatankowaniu gazem nie musimy sprawdzać ciśnienia. Gaz nie zawiera wody, czyli w czasie zmiany temperatur nie rozszerza się i nie kurczy, czyli nie ulega zmianie ciśnienia wewnątrz opony. Mamy stałą powierzchnię styku opony z podłożem.